Nad pomnikiem wielkiego gdańskiego astronoma Jana Heweliusza i dachem wielkiego młyna widoczna jest wieża kościoła świętej Katarzyny. Kościół świętej Katarzyny to najstarszy kościół parafialny na Starym Mieście. Zbudowano go w latach 1227-1239, a jego fundatorami byli książęta Pomorza Gdańskiego. Po roku 1379 kościół rozbudowano. Bryła świątyni składa się z potężnej wieży z przylegającymi do niej kaplicami, trójnawowego korpusu nakrytego dwuspadowym dachem oraz szerokiego, również trójnawowego prezbiterium. Każda nawa ma oddzielny dwuspadowy dach. Wieża, która ma 76 metrów wysokości, zwieńczona jest barokowym hełmem, który zaprojektował Jakob van der Blok w 1634 roku. Hełm wieży ma 32 metry wysokości i waży ponad 30 ton. Na platformie otoczonej balustradą prowadził swoje obserwacje Jan Heweliusz. Okna górnej kondygnacji nawiązują do wzorów wieży kościoła mariackiego. Środkową kondygnację, bogato rozbudowaną, charakteryzują wnęki wąskie i głębokie u góry i po bokach oraz płytkie i szerokie u dołu. Dolna część fasady wieży jest gładka, urozmaicają ją tylko otwory drzwi i okien. Na elewacjach bocznych między przyporami znajdują się ostrołukowe okna. Piękne szczyty wieńczą wschodnią ścianę prezbiterium. Pod środkowym szczytem z tak zwanymi oślimi uszami znajdują się stare przypory, kiedy prezbiterium było zamknięte trójbocznie. Wnętrze składa się z części podwieżowej z dwoma kaplicami, trzech naw korpusu, trzech naw prezbiterium, pięciu dalszych kaplic, kruchty bocznej i zakrystii. W kościele trwa remont po pożarze, który strawił dach 22 maja 2006 roku. Na szczęście dach oparł się na stropie, co uratowało większość zabytkowych przedmiotów. Po lewej stronie widoczny jest filar Heweliusza z jego epitafium wykonanym w 1779 roku. Na obrazie ołtarza głównego scena ukrzyżowania z panoramą Gdańska w tle. Sklepienia w nawie głównej i prezbiterium są gwiaździste, w nawach bocznych kryształowe i wspierają się na 16 filarach. Na belce tęczowej duży krucyfiks. Z 18 dawnych ołtarzy pozostały dwa. Na jednym z nich tryptyk przedstawiający koronację Najświętszej Marii Panny. Ten późnogotycki ołtarz z około 1515 roku ufundował cech rzeźników. Ambona wykonana jest w stylu barokowym z elementami późnorenesansowymi. Zdobią ją postaci Chrystusa z barankiem na ramionach, świętego Piotra z kluczami, świętego Pawła i świętego Tomasza. Obecną, trzecią już ambonę ukończono w 1638 roku. Przy ścianie oddzielającej kaplicę sukienników od nawy znajduje się cenny zabytkowy obraz Matki Boskiej Bołszowieckiej z pierwszej połowy XVII wieku. Przeniesiony został po wojnie z sanktuarium w Bołszowicach w dawnym województwie stanisławowskim. Obraz nakryty jest złoto-srebrną sukienką. Na wieży zamontowano karillon wykonany przez holenderską ludwisarnię Wasten. Składa się z 50 dzwonów. Z kościołem świętej Katarzyny Aleksandryjskiej związany był Jan Heweliusz, który z wieży prowadził swoje astronomiczne obserwacje, ma w nim swoje epitafium i płytę nagrobną. Wybitny naukowiec i astronom, ale również browarnik, ma niedaleko od kościoła swój pomnik. Autorem pomnika jest Jan Szczypka. Pomnik utrzymany w stylu baroku odsłonięto 28 stycznia 2006 roku podczas obchodów 395. rocznicy urodzin astronoma.